Witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim już finałowym odcinku zagrajmy Star Wars Jedi Fallen Order. I ja mam nadzieję, że pójdzie nam sprawnie ten odcinek, gdyż na ostatnim bossie, ja pamiętam, szło mi tak fatalnie, że zrage-quitowałem, ale do tego przejdziemy później. Co myślisz? Bo na razie w ogóle przekonajmy się, kim będzie ten boss. Ja stawiam, że to będzie Trilla. Tak, $100 na Trillę. No, któż by się kurwa spodziewał, prawda? Tak, i generalnie to jest już ostatni pojedynek z Trillą, bo potem się kończy gra. I Trilla, i to jest najtrudniejsza walka z Trillą, ponieważ ona w późniejszym etapie będzie miała bardzo irytujący atak, polegający na tym, że... O, dobra, to jest jeden z jej bardziej irytujących ataków, że ona po prostu sprawia, że... O, umarliśmy. No cóż... Ale jak to mówią pierwsze koty za płoty, nawet lepiej, bo odcinek nie będzie za krótki. Chociaż co z tego, jak nagram kurwa godzinę walki z tym samym bossem. No jak widzicie, na Trillę trzeba w szczególności uważać, bo ona ma pełno takich irytujących ataków, których tak łatwo nie ominiemy. Dobra, chodź tu, małpo. Dobra, udało się odzyskać expa. Ciekawe co z tego, skoro... już ten exp się nam nie przyda. A ona potem będzie w późniejszym etapie walki będzie miała jeszcze taki bardziej irytujący rodzaj ataku, który będzie powodował, że będzie nam wysysać moc, życie. I tego, i generalnie nie jest jakoś super trudne uniknąć tego ataku, ale mimo wszystko, jeśli się zagapimy, to 3/4 życia idzie w diabły. Więc rekomendowana jest duża ostrożność w walce. Nie wiem już o tym, że sami widzieliście, jak ona nas w mgnieniu oka zdjęła. Po prostu. I udało mi się ją pokonać na 6 stymach, ale już powiem szczerze, że już to było trudne. A, i teraz irytujący etap, kiedy ona ma... Dobra. Czy pozwolisz mi się uleczyć? Dobra. A, jeszcze przy okazji jak... No, to jest bardzo frustrujący boss fight, jeśli mam być szczery. I generalnie jak ona robi coś takiego, to trzeba sprawić, żeby probot po prostu jej wybuchł nad jej głową. Bo jak sami pamiętacie, proboty mają... Off. I oczywiście potrafi błyskawicznie skrócić do nas dystans. Więc nie łudźcie się, że jak się od niej odsuniemy, to nam to zapewni jakieś bezpieczeństwo. Aj, oczywiście bardzo często obrona lubi... I to był ten cios, który powodował wysysanie większości życia. Uważać na szczególności na ten właśnie atak. Widziałem, przez co przeszłaś. I w połowie walki się cutscenka oczywiście odpala, ale to nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z dalszego... z dalszej walki. Wiedziałam, że po to wrócisz. Nie podziękujesz? Nie podziękuję, ty wredna małpo. Za nic nie wydostaniesz się stąd żywy! No przekonajmy się. O! Boże, było blisko. Odsuń się od tego. I oczywiście ona flaszami czasami na pysk potrafi bez ostrzeżenia przyrżnąć, co też nam nie pomaga. Bardzo ciężki boss fight. No ale przynajmniej ta gra trzyma jakiś poziom.
Dobra, to jest akurat proste. Musimy spamować kwadrat po prostu. I myk. Teraz, Billy. Dobra, ma flesza. Odsuń się. No, nie pomogło. Dobra. No nie, i dorwała. Jakim cudem nas dorwała? Dobra, nie jest tak źle, tylko połowa życia schodzi, ale mimo wszystko... Połączcie to sobie jeszcze z resztą jej ataków. I z kolejnego flesza on rzuciła na pysk. O Boże. Dobra, chodź tu. Nie. I było blisko, ale zaraz będzie po boss fightcie, jeśli dobrze pójdzie. Aczkolwiek nie warto się rozluźniać, więc ja wezmę Stima. Dobra. No ale już będzie po bossie. Udało się. Zajęło nam to 6 minut, więc obawiam się, że odcinek będzie krótszy, bo już niewiele gry zostało, ale w sumie... Jeszcze powiem kilka słów na temat gry. No, powiem wam szczerze, że o ile reszta gry była dosyć prosta za drugim razem, to tu już musiałem trochę się spiąć. A przypominam, że gram na prawie najwyższym poziomie trudności. Nic się nigdy nie kończy. Ta walka dobiegła końca. Znam ciemność, która cię zżera od środka. Codziennie podejmujemy decyzję, czy ją nakarmić, czy zwalczyć. Jest za późno, Sir! Pierdolenie, nigdy nie jest za późno. Jedi mają to do siebie, że potrafią wybaczyć najgorsze zbrodnie. Oczywiście użytkowników ciemnej strony mocy. Aczkolwiek nie zawsze. Tak bardzo mi przykro. Na czym dobrym przykładem jest Mace Windu, który próbował zabić Palpatina, kiedy leżał bezbronny. No ale na odkupienie Palpatina szans nie było, nie oszukujmy się. Szczerze cię nienawidziłam. Kurde, desynkuje trochę audio. Ciekawe. O, co to jest? Co to za oddech w tle? Mamy przejebane! Ten oddech nie zwiastuje niczego dobrego. I proszę bardzo, Lord Vader w samej we własnej osobie. Czyli zapewne domyślacie się, jak skończą nasi bohaterowie, nie? No, możecie się bronić. Zawiodłaś mnie, Inkwizytorko. No i Trilla niestety nie dostaje od... nie zazna odkupienia. No dobra, mamy przed sobą Lorda Vadera. I co robimy w takiej sytuacji? Tak. Proste. Napierdalamy w niego ile sił. I generalnie czasami jeszcze mówi żałosne. Dobra, spokojnie. To jeszcze nie koniec, możemy się uratować. Ale teraz myślę, że lepszym pomysłem będzie wiać, bo patrzcie, co ten koleś robi po prostu. Ja pamiętam, że ja umarłem za pierwszym razem na tym etapie, bo już nie miałem praktycznie życia po Trilli, bo ledwo udało mi się ją pokonać za którymś tam razem i po rage quicie. Biegnij, Cal, bo to nie przelewki. Dobra, ty wiej. Dobra. Wiać, wiać. Mamy holokroń, to najważniejsze. O, o, on tu już jest. Idź, 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 idź. Uff. No, z Lordem Vaderem mało który ma szansę. Generalnie ten koleś zamordował po prostu niezliczoną ilość Jedi.
jest, no można powiedzieć, czymś w stylu największego z... O, możemy nawet sobie poczytać o nim. Niewiele udało się przeżyć starcie z najpotężniejszym Sithem galaktyki. Ucieczka jest jedyną szansą na przetrwanie. Mroczny Lord Sithów, Darth Vader, to tajemnicza postać służąca Imperium. Po dostarać z tym przypominającym maszynie człowiekiem dochodzi rzadko i zazwyczaj kończy się śmiercią jego przeciwników. Vader, który biegnie, posługuje się ciemną stroną mocy, zarządza Inkwizycją. Fajnie. I patrzcie, został nam tylko jeden z tym leczący. Dobra. Chyba go zgubiliśmy. No, na całe szczęście. Bo już jakby było jakieś starcie. Chociaż to jest trochę rozczarowujące, że nie dostajemy jakiegoś boss fightu z Vaderem, ale z drugiej strony od tego jest The Force Unleashed, żeby się napierdalać z Vaderem. A ta gra jest o czymś... O-o! No... A, dobra, trzeba kółko. Przepraszam, zagapiłem się. Dobra, zdarza się. Nie wiedziałem w ogóle, że można umrzeć, ale teraz już wiem. Zapomniałem jeszcze, że był tutaj ten event, że trzeba było się z nim mocować. Ale nie powinny nas daleko wyrzucić. Mam nadzieję przynajmniej, że... Ale raczej boss fightu gra nie będzie nam kazać powtarzać, ona nie jest taka perfidna. Zwłaszcza, że Trilla już nie żyje, to trochę ciężko byłoby powtórzyć z nią boss fight. No ale trochę mi to zepsuło statystykę, no ale cóż, trudno się mówi już. Dobra, tym razem gotowości. Ja już zaczynam napierdalać kółko. A, bo teraz trzeba użyć BD. I myk. Dobra, i teraz część gameplayowa się skończyła. Jak widzicie, tknęliśmy go, ale nic to Vaderowi nie zrobiło, bo on jest kurwa niezniszczalny. Nigdy ci go nie dam. To się okaże. No. Ty wiesz, że mogłeś po prostu odpalić go od drugiej strony. Typie. Trochę bez sensu to moim zdaniem zrobił. Nie pozwolę ci zabrać tych dzieci. Jak widzicie, Vader nawet się nie poci i robi z nią co chce. Ta nienawiść byłaby z ciebie wspaniała, inkwizytorka. No nie podniecaj się tak już. No ale teraz ona ulega ciemnej stronie mocy, co Vadera jeszcze bardziej nakręca. No lepiej się opanuj. Na szczęście się opanowała. No teraz jakieś inne sztuczki. A, prawie. Na szczęście Kal wpadł na pomysł, że będzie dobrym pomysłem, żeby rozpierdolić szybę. Bo wtedy Vader będzie musiał się skupić na przetrwaniu. A my w tym czasie możemy uciec. No ale obawiam się, że chyba ty, Kal, nie dopłyniesz na brzeg. No cóż, nie ma... Ach, już jaja se robię. Na szczęście zjawiła się w porę nasza ten... Nowa przyjaciółka, tak to nazwijmy. Hej. Hej. Młody. Kal. Kal. Pobudka do szkoły. Sir. Do szkoły Jedi oczywiście. W porządku. Ty też. Jak widzicie, jest happy end, nikomu nic się nie stało. Udało. Udało. No, uważaj trochę. Gdzie są? No, tam są. Ej, no chwila, poczekaj! No jak z... Wybacz.
Dobra, już mniejsza o to. No, a kto inny? Gris? Liczyłeś, że on ruszy swoje tłuste dupsko, żeby ci pomóc? Dzięki. Hej. No ale Cal jest teraz ranny, ale jak widzicie, nic poważnego. Co teraz? No właśnie, co teraz? Jak mamy holokron, to chyba... Wypełniłeś swój kontrakt. No a więc spieprza już. Tak sobie pomyślałem, jeśli nie masz nic przeciwko, to może bym tu został. Zabrał cię gdzie chcesz. Młody widzi we mnie autorytet. Ta, jasne. Widzę w tobie idealny antywzorzec bardziej niż autorytet, ale niech ci tam będzie. To też jakaś forma autorytetu w sumie. No i oczywiście ten holokron to jest mapa lokalizacji, gdzie są te dzieci wrażliwe na moc. Życie każdego dziecka z tej listy odmieni się na zawsze. Nie dzięki nam. No ale oczywiście Cal podjął decyzję. A, oczywiście. No cóż. I to było na tyle, jeśli chodzi o plan odbudowy zakonu Jedi. Niestety, ale te wizje podziałały na Cala, który postanowił... powiem tak. Holokron trzeba było zdobyć, bo gdyby wpadł w ręce Imperium, to los byłby dużo gorszy tych dzieci, niż gdybyśmy my się do nich dorwali. Ale takim dobrym wyjściem, które oczywiście zgadza się z fabułą, bo jak zapewne pamiętacie, w starej trylogii nie było po prostu żadnego zakonu Jedi odbudowanego, więc musieli po prostu twórcy oprowadzić to w taki sposób. Ale moim zdaniem to ma sens, bo naprawdę... tyle powstałoby, już gdyby Imperator dorwał się do tych dzieci, to by sobie stworzył armię, której już by nikt nie pokonał. Ale mniejsze już o to. Generalnie to było Star Wars Jedi Fallen Order. Generalnie gra, którą oceniam pozytywnie. Aczkolwiek swoje zastrzeżenia mam. I o ile... Jeśli powiem wam szczerze, nie przeszkadza mi za bardzo, aż tak bardzo, że model walki jest bardzo inspirowany Sekiro. Ale z kolei mam swoje zastrzeżenie, po pierwsze, o czym wielokrotnie już kilka razy wspominałem podczas serii, że przez większość gry nie czuję się w ogóle tego klimatu Gwiezdnych Wojen, tego vibe'u, że lokalizacje typowo gwiezdnowojenne, tylko... W większości, szczerze mówiąc, Kashyyyk był chyba najmocniej gwiezdnowojenny, ale to tylko dlatego, że ta planeta pojawiała się jeszcze w innych grach i dziełach z Gwiezdnych Wojen, więc od tej planety może bić taki vibe Gwiezdnych Wojen, ale to wciąż byłoby tak, jakbyśmy po prostu grali w jakąś grę, że wiecie, z serii Tomb Raider czy Uncharted, że jest jakaś tam świątynia w jakiejś tam dżungli na odległym zakątku świata i my musimy się pokonywać różne przeszkody, tubylców i tego typu rzeczy, czy też walka z fauną w celu znalezienia jakiegoś skarbu. To niestety nie przeszkadzało to aż tak bardzo, jak myślałem, ale jednak troszeczkę mnie to denerwuje, że nie było takich lokacji typowo Gwiezdnych Wojennych, jak czy Kursant, czy Nar Shaddaa, czy też Tatooine na przykład, albo no Endor już może niekoniecznie, bo na Endorze byłby ten podobny problem, bo to też był taki jeden gigantyczny las. I generalnie to jest najbardziej coś, co mnie boli, że po prostu
Po prostu ten nie czułem, gdyby nie miecz świetny i statki kosmiczne i szturmowcy i tak dalej, to po prostu nie czuć byłoby, że to jest gra z Gwiezdnych Wojen. To jest taki mój chyba największy zarzut, który mnie boli. Jeszcze miałem kolejny zawód, ale dajcie mi chwilę, żebym sobie przypomniał, bo miałem to w zanadrzu. Może przeszkadzać to, że na każdego przeciwnika jest praktycznie taki sam patent, ale aż tak bardzo to nie boli. Poziom trudności też nie jest moim zdaniem jakoś super dynamiczny. Jest bardzo statyczny i nagle pod koniec robi się strasznie ciężko. Już pamiętam, jaki to był zarzut. I niestety zarzut jeszcze, jaki mam do tej firmy, do tej gry, że niestety momentami ta gra nie była sobie i to było nawet w kilku momentach widać, że po prostu gra nie dawała rady. Już pomijam po prostu długie loadingi oraz też pomijam, że momentami tekstury się z mocnym opóźnieniem załączały. To też nie było jakoś super straszne. Ale najbardziej boli mnie to, że gra miała problem, żeby utrzymać chociaż te płynne 30 klatek. Zwłaszcza, że ta gra ewidentnie, jak bawi się w Sekiro, to płynny frame rate jest naprawdę ważny, żeby odpowiednio reagować na ciosy przeciwnika i w odpowiedniej chwili je po prostu zdążyć zablokować. I denerwuje to, że bardzo często obrona mi nie wchodziła, mimo że powinna, ale możliwe, że to była celowa mechanika, że jeżeli przeciwnik cię tak zaczyna napierdalać, to że już całej serii nie zablokujesz. Więc nie wiem, czy to też warto się przyczepić, ale mimo wszystko uważam, że grało się w ten tytuł przyjemnie. Te takie najważniejsze elementy, które cenię sobie w Gwiezdnych Wojnach, się pojawiły. Oprócz oczywiście lokacji, ale to już mówiłem. No i Skull Kestis też w sobie nie jest jakimś... nie jest jeszcze jakoś takim złym protagonistą. No, zdarzali się lepsi. Oczywiście moim zdaniem nie ma startu do takich protagonistów jak Kyle Katarn czy Dash Rendar ze starszego kanonu, ale katastrofy nie było. Powiem tak. Chociaż jeszcze troszeczkę boli mnie fakt, że musieli oczywiście wstawić droida, który byłby naszym kompanem i w ogóle i bla bla bla. To mi już tam trochę śmierdzi tym nowym kierunkiem, w które Gwiezdne Wojny idą, mi trochę bardziej takim family friendly. Czy gra próbuje się robić przyjazna, coś takiego. I jeszcze w sumie to, czego mi zabrakło, ale tutaj troszkę ciężko mieć pretensje do twórców o to, ale troszkę mi zabrakło mieczy świetlnych, a mianowicie zwróćcie uwagę na to, że poza boss fightami nie mieliśmy praktycznie na swojej drodze żadnego przeciwnika, który władałby mieczem świetlnym. I tego moim zdaniem zabrakło, ale z drugiej strony to były czasy, kiedy Lordów Sithów było dwóch. Inkwizytorzy też nie byli jakimś powszechną jednostką, tylko już taka bardziej elita do tropienia Jedi. No. Ale... A jeśli chodzi jeszcze o vibe, bo zapomniałem wspomnieć, że tam tylko na Kashiku mogłoby go czuć, ale tylko dlatego się pojawił, to jeszcze Datomira miała taki vibe typowo Gwiezdny Wojenny, ale ze względu na po prostu to, że się kojarzy z Korribanem. Nawet jeśli zwrócicie uwagę na paletę kolorów, która występuje na Datomirze, to ja mam wrażenie, że to jest dokładnie identyczna, taka sama paleta kolorów, która została wykorzystana na planecie Korriban w Kotorach, po prostu. Dobra, no to myślę, że to jest chyba tyle, co mogę powiedzieć o tej grze.
Ja już z tą grą skończyłem. Momentami mam wrażenie, że szło mi lepiej. Momentami gorzej z tym nagrywaniem. Ale generalnie mam nadzieję, że wy również znajdziecie jakoś się... znaleźliście po prostu radość z tej serii, mimo że momentami z mojego komentarza była biła niekompetencja. No nic. Dobra. No to tyle. Ja na tym kończę. A my widzimy się w następnej serii. W następnej serii, którą będzie oczywiście, pojawi się za tydzień. Jak tylko... chociaż chyba już wiem, z jakiej gry. Trochę odpocznie, trochę powróci... Znowu to będzie taka gra bardziej retro, ale z Gwiezdnych Wojen. Force Unleashed to nie będzie jeszcze Force Unleashed, bo przez Force Unleashed mam ochotę podjąć się czegoś innego. Ale póki co, no to ja już was zostawiam. Mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.